sektor finansowy przede wszystkim powinien współpracować, abyśmy wszyscy mogli odnosić korzyści ze zrównoważonego rozwoju. Bez współpracy wszystkich graczy na rynku, poczynając od władz, poprzez regulatorów i później banki czy pozostałe instytucje finansowe, nie będziemy mogli zdefiniować korzyści płynących ze zrównoważonego rozwoju. A te korzyści są różnorakie. I przede wszystkim musimy odejść od prostej definicji zysku, którą przekujemy na definicję korzyści, które są przynoszone w dłuższym terminie. Tak naprawdę zrównoważony rozwój na tym polega. To, że odnosimy wszyscy korzyści w dłuższym terminie, a nie tylko krótkoterminowe zyski. UBS jako globalna, wiodąca instytucja finansowa w dziedzinie zrównoważonego rozwoju podjął sam wiele zobowiązań, aby ten zrównoważony rozwój wspierać i ograniczać swój wpływ na środowisko. Przede wszystkim patrzymy na to, żeby do 2025 roku nie emitować już gazów cieplarnianych jako UBS i też patrzymy na nasze portfolio kredytowe, którego udzielamy naszym klientom, tak aby je zredukować. UBS jako sygnatariusz karty zrównoważonego rozwoju instytucji finansowych podjął zobowiązanie, aby wszelkie emisje do 2025 roku były neutralne dla środowiska. I w związku z tym, tak jak powiedziałem, do 2025 roku sama działalność UBS będzie neutralna dla środowiska, natomiast kredyty, których udzielamy, czy to firmom, które zajmują się wydobyciem paliw kopalnych, czy to firmom, które produkują energię z paliw kopalnych, do 2030 roku chcemy zmniejszyć bardzo mocno, ponad 50%. Współpracując z wieloma dostawcami, wymaga, aby ci dostawcy do 2030 roku przestawili się na działalność, która będzie neutralna dla środowiska. Patrzymy również na portfolio naszych klientów, którzy zajmują się nieruchomościami, aby nieruchomości też, które oni wykorzystują bądź inwestują, były neutralne dla środowiska. Także jest to proces wieloetapowy z dużymi zobowiązaniami do 2030 roku, tak aby dojść do całkowitej neutralności w 2050 roku.